Attaccar Schwadam. Winjar Alajars. Attaccar. Guarpeti Pajars. Harsh si balti y guarsh. Ma ul udams winja waicha waika. Awaicha salwa. Takar palhur winja laja daus. Słuchajcie, mamy nadal noc. Ja z powrotem znalazłem się w tej tutaj wiosce, którą przed chwilą praktycznie zdobyłem. Ten posterunek tak zwany. No i moim zadaniem na tą chwilę jest polowanie na Borsuka, ponieważ ja tutaj chcę rozbudować swoją właśnie wiochę, gdzie będę mógł to wszystko rozbudować. Powiem wam tak. Trochę tutaj się na mapie pozmieniało, ponieważ nie widzę już boksuków. Tak jakby to wszystko tutaj się przemieszczało. Także to nie jest dobra wiadomość dla mnie. Ponieważ przedtem takie boksuki się znajdowały dość niedaleko. Ale niestety no, się znajdują bardzo daleko. Także no nie jestem w stanie wam powiedzieć, gdzie muszę się w tym momencie udać. Mapa jest naprawdę przeogromna. Dobrze, słuchajcie. Gdzie ja tu teraz się mam udać? Nie mam do tego pojęcia. Jaskinia Haszari. Nie, tutaj nie będę wchodził. Dobra, słuchajcie, może się udam jednak do ostatniej takiej znanej lokalizacji, gdzie właśnie przedtem te boksuki się tutaj znajdowały, ponieważ na tą chwilę no, nie widzę żadnego takiego miejsca, gdzie by te boksuki mogły się znajdować. Także jak wcześniej te boksuki się znajdowały gdzieś tu blisko tej jaskini, a więc ja się tego miejsca tutaj udam. Albo i właśnie i też nie. I to jest taki dylemat mały. Dobrze, słuchajcie, może jak się uda, to właśnie gdzieś po drodze jakiegoś borsuka znajdziemy. Po prostu się udam w nową lokalizację. Także ja tutaj dość ryzykuję płynąć w pław i coś mnie już atakuje. O, właśnie tego się bawiałem. Jakaś kurde tutaj duża ryba mnie atakuje. Bardzo duża ryba. Postaram się ją oskurować. I wszystko wskazuje, że mój lwiątko ma tutaj problem. O kurde, tych ryb tutaj jest znacznie więcej. Słuchajcie, ja muszę wypłynąć na powierzchnię. Muszę jak najszybciej stąd się wydostać. Następna mnie ściga. Coś mnie dziabnęło. Także no to był głupi pomysł, żeby w ogóle płynąć tutaj w pław przez to jezioro. Ale taka prawda, że to było jedyne rozwiązanie. Jedyne rozwiązanie, żeby po prostu przeżyć. Jedyne rozwiązanie, żeby jak najszybciej się stąd wydostać. Cholerny gadziestwo mnie tutaj atakuje. No już raczej powinien wychodzić na powierzchnię. Świetnie, udało się wyjść. No proszę, co wy nie powiecie? Ci mamy wilki. A poszło mi wą stąd. Dobra, mój tygrys, mój lew. Przypłynął on zaraz za mną, także jest dobrze. Odkryliśmy nowy punkt. Punkt, w którym możemy praktycznie się tutaj schować. Słuchajcie, myślę, że skoro mamy jakiś... mamy czy nie mamy? Raczej nie mamy. Także nie widzę tutaj żadnego takiego miejsca, gdzie mógłbym rozpalić ognisko. O, właśnie, dlaczego moja strzała już zgasła? Nie mam żadnego pojęcia, dlaczego tak to szybko się stało. Mamy dzika. Nie, dzik nie jest takim jakimś większym zagrożeniem dla mnie. Ale chyba mnie to goni. No i po co ci to było? Tylko, że zapaliłeś się tylko.
Widziałeś, jak mi szybko poszło z tobą. Okej, odskrywamy sobie tego dzika. Kurde, on tutaj wywołał niezły pożar w tym momencie. A ja tak jak mówiłem, no polujemy cały czas tutaj na borsuka. Czy my go tutaj gdzieś znajdziemy, tego osobiście nie wiem, ale jedno jest pewne. Świat jest przecudowny, przepiękny, jak już w poprzednich odcinkach o tym też wspominałem, ponieważ to co tutaj możemy zobaczyć, to no nie da się tego po prostu opisać słowami, jak to wygląda. No, po prostu powiem wam tak, jeśli by dzisiaj gdzieś takie miejsca istniały na ziemi, to normalnie raj na ziemi, że tak powiem, bo inaczej się tego nie da opisać. Gdzieś ten stostu powinien być blisko mnie. Także ja tutaj podążam w kierunku stosu, chcę go rozpalić, ale zanim życie będą tutaj gdzieś w łowicy udam. No oczywiście moim głównym celem nadal jest, są borsuki, które gdzieś tu powinien się znajdować. Nie, patrzcie, to nie jest kraina udam. Czyli my tutaj już udam praktycznie nie mamy. Mamy tutaj innych wojowników całkiem. O kurde, ten to jest potężny bydlok. Ale go czepnął. O, nie czepnął. Gat jeden. Zapaliłem się. Potężna ta bestia. To muszę coś zjeść, muszę się gdzieś ukryć, ponieważ tutaj nie jest zbyt dobrze ze mną. Kurde, kawał dziada z niego, ale świetnie, udało go się zabić. Także już praktycznie jestem wygrany. Świetnie, świetny atak. Okej, tu jeszcze jednego mamy. Kurde, co ty sobie tutaj myślisz? Dobra, słuchajcie, ratuję swojego lwa. I musimy w tym momencie właśnie rozpalić stos dla Windra. Więc ja ten stos sobie tutaj rozpalę. Słuchajcie, jednocześnie zwiększyłem o 600 punktów tutaj właśnie swojego doświadczenia, jak i też o 3 nowych Windra. W tym momencie mamy ich aż 53. Słuchajcie, jak i też nowa oczywiście umiejętność. Ciche bieganie, cichy bieg. No słuchajcie, to może być całkiem dobre, całkiem skuteczne w dalszej tutaj rozgrywce. A więc ja myślę, że możemy sobie takie właśnie rzeczy tutaj odblokowywać, ponieważ to będzie na pewno przydatne w całej rozgrywce Far Cry'u. No cóż, ja tutaj rzucam dalej okiem na mapę. Rzekomo tutaj byłem, ale ja sobie nie przypominam, żeby tu był. No chyba, a nie, tutaj szedłem chyba za borsukiem. Słuchajcie. Udało mi się chyba namierzyć miejsce, gdzie znajdują się te borsuki. Nie wiem właśnie, czy to nie jest miejsce związane z ulem. Nie wiem, czy ja tędy przejdę. Nie wiem, czy... No nie widzę tutaj żadnej takiej ścieżki, gdzie mogłoby mnie to doprowadzić do tego właśnie miejsca. Także nie wiem, czy nie będę musiał sobie zawrócić. O, patrzcie, pojawiły się borsuki. A więc, czyli kontynuujemy tutaj nasz odcinek z tematem polowania na borsuka. Ja w tym momencie biegnę do tego miejsca, gdzie sobie już przed chwilą zaznaczyłem, ale może zanim jednak wyruszę, możemy sobie coś tutaj, widzę, rzekomo ulepszyć. Pułapka, tak? No, może być skuteczne, zobaczymy. Jakie też możemy punkty umiejętności sobie no, właśnie ulepszyć sobie strzały albo i też
To będzie ciekawe. Właśnie tutaj swoje umiejętności. Okej, czyli do tego momentu, jak dobrze to odczytałem, umiejętności... Tak, tutaj. Wyważenie strzału pierwsze. Czyli musimy teraz zrobić sobie dwa punkty, żeby tutaj mieć strzały dwa. Czyli to jest coś niesamowitego. A co my tu mamy, tak? Dwie strzały zamiast jednej. No ja bym chciał mieć takie dwie strzały zamiast jednej. Czyli jak ja to muszę teraz zrobić? Na Q, tak? Czy mi się wydaje? No nie wiem, nie mam pojęcia, jak to zrobić. Bo bym chciał strzelać dwoma, a nie ich jedną strzałą. Także co my musimy tutaj w tym momencie sobie zrobić? Obrażenia 3, celność, szybkostrzelność, południowy kamień. Ciekawe, jak ja bym miał ten południowy kamień teraz znaleźć? No domyślam się, gdzie on jest z tych mroźniejszych terenach, także no na razie my tam nie planujemy wyruszyć, chyba że coś się naprawdę bardzo szybko zmieni. Ja tu kolejną dłoń znalazłem, już w sumie mam 7. No ja tutaj idę w kierunku, gdzie właśnie powinny znajdować się borsuki. Oj, tu będzie niebezpieczne zejście, ale kurde, o, miałem pecha. To musimy coś zjeść zdecydowanie, ponieważ już miałem okres swych sił. No co ty nie powiesz? Już wiejesz? Tak szybko? Niemożliwe. O nie, jak to zostało, że go nie trafiłem. Piękne trafienie wilka. 31 tutaj powinien za chwilę do mnie się zbliżyć. Chyba, że gdzieś po drodze padł z ran, które mu zadałem wcześniej. Jeszcze biegnie. Pięknie. Bierz go. Okej, cały czas go gonię. No dobrze, słuchajcie. Gdzieś w tym miejscu powinny się teraz znajdować borsuki, ponieważ ja już doszedłem do tego miejsca. Ale tu jakiś punkt mi wyskoczył na mapie. Także ja w tym momencie może się zajmę tym punktem. Dobra, bierz go. Pięknie. Kolejny tutaj dla mojego trofeum. I słuchajcie, tak jak mówiłem, no muszę dostać się do tego miejsca, gdzie właśnie są moi wojownicy, którzy walczą tutaj z tymi przeciwnikami. Do końca nie mam pojęcia, jak to plemię się tutaj nazywa, także no nie jestem w stanie powiedzieć na tę chwilę. Piękne trafienie. Okej, tu mamy łucznika schowanego. Myślę, że się nim szybko zajmiemy. Oj kurde. O, mój lewek to załatwił znacznie szybciej niż mi się wydawało. Misja o Winja, tak? Musimy ocalić Winja. Tu mamy kolejnego widza wojownika. Piękne trafienie. Słuchajcie, może to już jest koniec. Tak, udało nam się zdobyć kolejną populację Winja. Odnalazłem też jakieś tutaj miejsce. Praktycznie jest chyba opuszczone. Wyszło. Ja tu muszę się trochę wyleczyć. Kurde, zwiał mi. Słuchajcie, jak borsuków nie widać, tak nie było widać. Nadal nie widzę. Ale cały czas podążam tutaj za tym białym lwem. Mamy tutaj wilki. Pięknie. Słuchajcie, ja tu jeszcze się skupię na tym, żeby
odnaleźć jakiś ślad jakiegokolwiek boksuka, ponieważ na razie nic nie widzę. Co bardzo mi to no, nie podoba się, ponieważ liczyłem, że znajdę szybko tutaj właśnie boksuki. Okej, ciekawe skąd tu uda mi się wzięło. Ale całe szczęście są na tyle słabi, że szybko udało mi się ich rozwalić. Dobrze, słuchajcie, ja tu jeszcze raz... O kurde, co za wilki jedno. Bierz ich. Dobra, ja tutaj jeszcze postaram się naprawdę znaleźć to miejsce, gdzie mogłoby się te boksuki znajdować. Dobra, gdzie jesteś, wilczku? Tak, walcz, walcz za Windża. No ja w tym momencie tutaj no, cały czas poszukuję cały czas tych boksuków, ale no, niestety no, nic nie widzę. Wielka szkoda. Może za pomocą klawisza B coś wytropimy. Strasznie dużo tutaj jest za to lwów tych śnieżnych. Zobaczcie, jest kolejny lew, jest kolejny, są kolejne dziki, ale jak boksuków nie widać, tak nie widzę. Nie wiem, czy właśnie Windża jest, czy nie jest. I ciężko mi właśnie jest tutaj to odnaleźć. Dobrze, słuchajcie, nie będę się wdawał już w bój z tym lwem, ponieważ już naprawdę bardzo wiele tych lwów tutaj zabiliśmy. Cały czas szukam jakiegokolwiek borsuka, no chociaż jednego, co na pewno już by w pewien sposób dało mi tutaj jakąś taką mniejszą lub nawet większą przewagę nad tym, żeby ulepszyć swoje właśnie swoje mieszkanie, przede wszystkim swój dom, czy jak to tam nazwać. Okej, słuchajcie, boksuki są drapieżnikami. Jak widzicie, no niestety nie mam szczęścia. Okej, go dopadł. Nie mogę niestety go upolować, ale myślę, że za chwilę zginie. Okej, ten lew, który mi stąd uciekł. Straciłem przez niego też dużo strzał. Dobra, słuchajcie, może pójdę za jego tropem. Może coś uda się właśnie z nim zdziałać. Póki co na razie ucieka przede mną. Okej, chyba tu mam jakieś plemię. Dobra, słuchajcie, tak, mam tutaj plemię przede mną. Także ja tego lwa cały czas tutaj ścigam. Jest boksuk, świetnie. O kurde, mogę to trafić. Ale ty nie przyjmuj za niego ciosów, bo to jest niepotrzebne. Tylko niepotrzebnie tracić siły, muszę teraz ciebie nakarmić. Świetnie, że udało mi się zdobyć tego boksuka, znaleźć go. Ale nie podoba mi się to, że ten lew tu nadal krąży. I gdzie to jest ciało tego boksuka? A cały czas tutaj się kula. Mięso. Skóra boksuka. No ale to ciągle jest za mało. Potrzebuję tej skóry znacznie więcej. Co naprawdę jedna to już jest coś, co no, otwiera mi, tak że powiem, nowe drzwi. Jeśli chodzi o poszukiwanie. No ale niestety no nie widzę więcej tutaj boksuków. Ale tu widzę ptaka, kurde, którego niestety nie upolowałem. Kolejna strata dla mnie. No cóż mogę powiedzieć, na pewno jeszcze będę tutaj w tym momencie chodził, szukał tych boksuków, ponieważ no, one są dla mnie w tym momencie naprawdę dużym priorytetem. Ponieważ naprawdę bardzo chciałem
tutaj zdobyć ich skórę, jak już wcześniej wspominałem, żeby rozbudować część swojej wioski. To kozielica jest tylko. No nie widzę tutaj żadnego takiego boksuka, który mógłby się gdzieś tutaj znajdować. Jakich było przed tym multum, takich teraz nie ma w ogóle. Tu mam jakieś dwa drapieżniki. I to są wilki. Okej, odpuśćmy sobie. Chyba nic więcej nie widziałem z tym, że tutaj nic więcej nie znajdziemy. Jestem bardzo zawiedziony z tego względu, ponieważ liczyłem, że jednak gdzieś tutaj odnajdę 2-3 borsuki od razu, a tak się stało, że tylko praktycznie znalazłem jednego. Kurde, znowu tu udam. Nie mam pojęcia, skąd się biorą. Ale całe szczęście udało się szybko zabić. No nie wiem, wydaje mi się, że udam są takimi wojownikami, co są naprawdę tacy dość bezradni. Czyli tam jakiś drapieżnik biega, ale niestety nie widzę skąd i jaki. Słuchajcie, no myślę, że nie ma sensu jakoś zbytnio wdrażać się tutaj w poszukiwania tych boksuków, z tego względu, że i tak raczej nic no nie zdziałam, nie znajdę. Zastanawia mnie tylko ta łapa, ponieważ tutaj się znajduje ta cichość, słyszę boksuka. To jest dobra wiadomość. Świetnie, słuchajcie, to już jest drugi boksuk. Czyli świetnie, sam do mnie przyszedł. Czyli zaczyna mi to się podobać. No i skóra jest naprawdę mocna, jest naprawdę twarda. No okej, ta łapa co do prawdy tam wskazuje mi to miejsce i ona jest na dole. Tu mamy kolejne zwierzę, ale no niestety nie ma tu boksuków żadnych. Nie widzę. Że gdzieś tutaj cały czas szukam. Słuchajcie, słyszę chyba nawet boksuka gdzieś, ale nie widzę. Czyżby los się do mnie uśmiechnął? Tak, jest, świetnie. Świetnie, dobra, słuchajcie, jak w takim tempie będziemy tutaj właśnie znajdować te boksuki, to będę naprawdę już w niebo wzięty, ponieważ tak bardzo chciałem je znaleźć, że aż w końcu teraz w krótkim czasie aż odnalazłem dwa. Tylko musimy naprawdę skupić się i słuchać, czy właśnie nigdzie tutaj w terenie się nie znajdują. Są naprawdę bardzo małe i bardzo ciche i też ich nie zawsze ich je słychać. Dobra, łupek sobie znajdziemy, ponieważ weźmiemy, ponieważ to są przydatne elementy tutaj w naszej rozgrywce. Już dalej nie będę szedł. Może się cofnę, może gdzieś jakiś się gdzieś skądś wykluje. Miejmy taką nadzieję. Na razie nic nie widzę. Piękne trafienie. Szkoda. Szkoda, że ucichła tak sytuacja z tymi boksukami w tym momencie. Ja tu muszę gdzieś na dół zejść, ponieważ tam znajduje się ta moja taka łapka, którą też cały czas zbieram. Ona jest trochę wyżej. Nie wiem, czy tak uda mi się tam wejść. Nie, tak mi się tam raczej nie uda wejść. Także musimy tutaj się gdzieś koło drzewa zsunąć niżej.
Nie, no ona gdzieś jest tutaj rzekomo, ale ja tutaj żadnego wejścia ani nic nie widzę. Dobra, pochodzimy sobie jeszcze z 2 minuty, może właśnie jakiegoś boxluka gdzieś tutaj znajdziemy. Mamy wojowników Winja. No witam, witam. Piękny atak, bardzo szybki i bolesny. Czy może gdzieś tutaj jeszcze boksuki znajdę? Słuchajcie, może się cofnę, może to pomoże, że gdzieś te boksuki mnie tutaj wyjdą. Dzięki temu ja szybko znajdę. Miejmy też taką nadzieję. Póki co no nic nie widzę, nic nie widzę i to jest naprawdę, można na tym trochę poubolewać. Znowu mapa. Czyli ogólnie boksugi gdzieś teoretycznie powinny się znajdować w tym, w tej okolicy, o tak to można powiedzieć. Ponieważ no nie jest powiedziane, że one muszą być akurat w tym miejscu. Czy to jest boksug? Wszystko wskazuje, że to jest boksug. Świetnie. Piękne trafienie. Wszystko wskazuje na to też, że tutaj 65 stóp ode mnie. Moi wojownicy potrzebują pomocy, także ja w tym momencie staram się udzielić pomocy. Już dla ciebie nie ma ratunku, ale jeszcze postaram się kogoś tutaj uratować. Jeśli mi ucieknie, to nic nie działa. Świetnie. Jeszcze mam iść kogoś. Bierz go. Atakuj go. Niestety moi tutaj Winja nie przeżyli z tego co widzę. Czyli nie udało mi się uratować Winja. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten odcinek, to już będzie na dzień dzisiejszy koniec, a już następnym na pewno tutaj zajmiemy się rozbudową mojego właśnie leża, czy też mojego właśnie domu. A więc ja już tam zmierzam, a z wami się żegnam. Cześć i czołem.